Dnia 8 października 1993 roku w Opolu. O godzinie 16:30. Był to dla wielu ludzi ważny dzień, bo zostali po raz drugi rodzicami, dziadkami, czy też ciotkami. Bo urodziły się dwie dziewczynki, Ola i Ala. Pewnie zadacie pytanie, dlaczego zaczynam od Oli? Dlatego, bo Ola była pierwsza, a ja 5 minut później się urodziłam. Gdy wyszłyśmy ze szpitala, to dawałyśmy popalić mamie i tacie. Pół roku po naszym urodzeniu tato musiał iść do wojska. Takie były czasy. I moja mama, może piękny rysunek mojej mamy nie wyszedł, ale tak narysowałam. I moja mama musiała zostać sama, praktycznie z trójką małych dzieci. My miałyśmy pół roku, brat miał półtora roku, czyli dalej to mała trójka dzieci. W tym czasie dziadki jeszcze pracowały, więc mama została praktycznie sama z trójką małych dzieci. Gdy dziewczynki podrosły, poszły do przedszkola, z którego raz, a może dwa, udało się prawie uciec. Niewiele nam zabrakło, bo przez okno nas zobaczyła kucharka, no i zdążyła mnie i moją siostrę zabrać z powrotem do przedszkola. Oczywiście informując potem naszą mamę o tej naszej nieudanej ucieczce. Potem poszły do szkoły i tak rok po roku uciekał, zastanawiając się, jak szybko zleciał czas, kiedy to praktycznie zleciało. W międzyczasie pojawiła się Tami, nasz kochany pies,
który obecnie w tym roku kończy 10 lat. I uważam do tej pory, że to była najlepsza decyzja moich rodziców. Wiadomo, jak w każdej rodzinie były wzloty i upadki. Teraz, mając 24 lata, uważam, że przez te lata, które przeżyłam i przede wszystkim doświadczyłam, mogę siebie uznać za silną kobietę, bo taką kobietą jestem.